Witam wszystkim dzisiaj w nowym vlogu. Mamy dzisiaj piątek i zbieramy się powoli na wyjazd. Tutaj dokańczamy lekcję powoli, oj nie w tą stronę. Dawid próbuje dokończyć lekcję, albo ja próbuję z nim dokończyć tę lekcję. No niestety nie jest to łatwe, ale próbujemy. O, już widzę, że coś innego się robi niż lekcje. No, a trudno tak to jest. Dobra, zaraz nagrywamy dalej, jak podłączamy przyczepy. Nagrywam. Przywitaj się. O, cześć! Kto tam jest? To jesteśmy my, tak? Będziemy nagrywać vlogi, nie? Tak. To co, zrobisz do końca tę lekcję, żebyśmy mogli pojechać na wieś? Nie wiem. No to rób tę lekcję. Śmigaj, dobra. Kończymy, zaraz zaczniemy nagrywać, jak będziemy podłączać przyczepy. Tak. Pa! Pa! Dobra, zbieramy się do podpinania przyczep. Dzisiaj do ciągnięcia przyczepy wykorzystamy sobie moje Volvo XC90. Będzie to pierwszy raz, jak będę ciągnął przyczepę, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Zapraszam Was na podpinanie przyczepy. Siadamy. No to jedziemy. Dobra, witamy ponownie. To jest przyczepa Bailey Pageant Muzli. Także tą przyczepę właśnie teraz będziemy podpinać i zabieramy ją na wieś. Mamy co do niej plany. Mamy też kolejną przyczepę. Jest to Swift 520 SE. One są bardzo podobne do siebie. Mają dokładnie taki sam układ. Później Wam to dokładnie pokażemy. Troszkę wieje, więc pewnie będzie troszkę szumiało. Witam wszystkich. Jesteśmy już na miejscu, niestety nie udało nam się nagrać za dużo, jak byliśmy w trakcie jazdy, bo było dużo telefonów, dużo różnych pytań. Teraz jesteśmy już na wsi. Dołączył do nas najlepszy mechanik na Borowej wsi, Daniel, Smart Auto. Jest jeszcze Marcin Komorowski, brat. No i jesteśmy na wsi, u dziadka Andrzeja na Hacjendzie. Jest i Filip, Doni. Dobrze, co Wam tu pokażę? Tutaj jest Daniel. Daniel pomagał nam ustawić przyczepy. Także teraz zaprowadzę Was i pokażę Wam, jak te przyczepy ustawiliśmy. Dobra, tutaj jest część konstrukcji, na której zrobiliśmy dzieciom kolejkę trójkę. Zaraz będziemy ją od nowa stawiać, bo Hania za bardzo na pewno będzie chciała sobie pojeździć. I tutaj znajduje się ogród, na którym postanowiliśmy przywieźć te kempingi i zrobić tutaj taki mały kemping. Na razie jest to taki pomysł. Zobaczymy. Zrobimy tutaj jeszcze jakieś namioty. Są na razie dwie przyczepy. Jest Swift i jest Bailey Pageant. Nie, Pageant Muzli, tak. Więc na razie tak to wygląda. Troszkę się namęczyliśmy. Niestety nic nie nagrałem, bo musieliśmy wszyscy tutaj je wpychać. Niestety kład zawiódł, gdyż źle została zwinięta wyciągarka i kłada będziemy musieli jutro zreperować, może później znajdziemy czas. Niestety zacięła się linka w wyciągarce i nie mogliśmy sobie pomóc, więc musieliśmy pchać. Skład wygląda tak. Tutaj jeszcze dziadek ma wannę do podlewania ogródka, którą na razie zostawiam w spokoju. Jest i studnia ze stolikiem, wkrętarka, moje Volvo. Także tak to wygląda na razie. Na razie dla dzieci jest tutaj taka huśtaweczka na dwie osoby. Są wiśnie i co najfajniejsze, dookoła nie ma nikogo. Nie ma żywej duszy. Jest to miejsce, które można naprawdę wypocząć, zwłaszcza w taką pogodę. Wspaniałe miejsce. Dobra, na razie tyle. Będziemy jeszcze się łączyć, jak będziemy tutaj ustawiać przyczepy, poziomować, podłączać prąd i to wszystko. Na razie.
Dobra, nagrywamy drugą część naszego vloga. Filip schował się na drzewie, a my teraz powoli poziomujemy te przyczepy. Tą Swifta Challengera udało się już wypoziomować. Mamy tutaj przedsionek, ale to nakręcę osobny odcinek, jak będziemy go składać, bo jeszcze go nawet nie sprawdzaliśmy. I tutaj mamy większy problem z Baileyem Pageantem, ponieważ tutaj z tej strony, z prawej strony, kółko nam ładnie leży na trawie, ale z drugiej strony są grządki Andrzeja i tutaj koło trochę siadło, więc musimy tutaj się troszkę nagłowić, żeby je troszkę podnieść. Mamy słaby lewarek, mamy słaby sprzęt, ale mamy Daniela z Smart Auto i to jest po prostu to jest zaleta niedoceniona, także zaraz nam się to uda i zaraz będziemy mieć przyczepkę wypoziomowaną. Potem następnym etapem naszego mini pola kempingowego będzie tutaj dokupienie takich najprawdopodobniej kupimy takie ławy biesiadne z Leroy Merlin. Postaram się wam wrzucić zdjęcie. O, gdzieś tutaj zdjęcie. Następnie zrobimy sobie takie też takie zwykłe namioty, jak mają ludzie na bazarach. Tak, żeby to było, że można je wyjść i nawet w deszczową pogodę posiedzieć na zewnątrz. Ale zobaczcie, okolica jest przewspaniała. Dobra, zrobię wam szybki sneak peek do Swifta. Swift układ z dinetem, z którym rozkładają się dwa łóżka piętrowe. Kanapa w kształcie litery L, z której można zrobić naprawdę fajne łóżko. Przyciszymy troszkę radio. Tutaj stolik RTV, powyżej barek, bardzo fajny ten barek. O, coś się zacięło. Otworzyło się, jest opóźniony z oponem. Podświetlany, duże high key roof, okienko dachowe. Naprawdę Swift też jest bardzo fajną przyczepką. Na razie tu jest taki rozgardiasz, ja wam to później nagram, zobaczymy czy uda nam się nagrać taki krótki filmik, jak dzisiaj planujemy tutaj z dziećkami się przespać, przynajmniej Marcin ze swoimi dziećmi, a my zobaczymy, może w drugiej się położymy. Ja z Dawidem i z Hanią. Łazieneczka w Swiftie też jest niczego sobie. Kibelek. Nawet w takim starym Swiftie jest już elektryczny Tedford. Tutaj jest kabina prysznicowa. Bardzo fajna kabina. Naprawdę dużo miejsca. To mi się podoba w tych przyczepach angielskich, że tutaj w łazieneczce cały się człowiek mieści w prysznicu. Jest umywalka z dużymi lustrami. I co fajnego tutaj jest? Tu jest taka fajna szafeczka. Szafeczka, z której od razu mamy dostęp do szafy, do półeczek, plus ogromna szafa tutaj. Mega wypas, szafa. O, i tutaj jest delikatne okienko. Tutaj lustro. Podłączymy zaraz prąd, zobaczymy jak to działa. Duże okno, dużo półek, dużo miejsca, naprawdę fajnie. Światełko. O, światło działa, aha, bo mamy akumulator. Dobra, światło działa na 12V, jesteśmy tutaj w pełni. Filip, co powiesz ciekawego? Lubię grać. Dobra, to dzisiaj pogramy w Jęgę. I to by było na tyle na razie. Dobra, nagram jeszcze. Póki jeszcze coś widać. Ognisko sobie zrobiliśmy. Kubuś się huśta na huśtawce, jak mały dzidziuś. Aha, on zapomniałem, nie chce być nagrywany. Ale dobra. Ja chcę być nagrywany.
Kempingi mają podłączony Dobra, prąd. chcecie zobaczyć jak Fajnie wyglądają. Gramy w Jęgę? To jutro będzie, dobra, na razie zejdź. Zobaczcie, wbijajcie na mój kanał, gdy on my i... Dobra. Jest ognisko. O, ta taczka trochę nie pasuje do całego układu. Ale przyjechała na niej rozpałka. Dobra, starczy, bo już ciemno.